Cześć, tutaj Michał Szczepanek. Dzisiejszy odcinek będzie o rozpoczynaniu działania. Jest on dla wszystkich, którzy mają różne pomysły, impulsy do działania, ale nie potrafią zrobić tego pierwszego kroku. A o czym konkretnie mowa? O regule 5 sekund. Zaczynamy. Na tym kanale znajdziecie wiedzę i narzędzia, które pomogą Wam robić to, co kochacie w praktyce. Dlatego jeżeli interesują Was te tematy, rozważcie subskrypcję. Przypomnijcie sobie taką sytuację z Waszego życia, kiedy pojawił się Wam jakiś ciekawy pomysł w głowie, jakiś impuls do działania, jakaś sytuacja wymagała od Was podjęcia jakiegoś kroku, ale nagle Wasz mózg zaczął podsyłać Wam serię wymówek. Serię wymówek, dla których nie warto tego pomysłu realizować. Na przykład, chcesz odezwać się na spotkaniu firmowym, zabrać głos, masz dobry pomysł, który chcesz wypowiedzieć, ale coś powstrzymuje cię przed podniesieniem ręki, przed zadaniem pytania na przykład. Albo chcesz wstać wcześnie rano, ustawiłeś budzik, ale kiedy ten budzik zadzwoni, to wciskasz drzemkę i stwierdzasz, że poleżysz jeszcze kilka minut. Albo zauważasz jakąś osobę na przystanku autobusowym, do której chcesz podejść i porozmawiać, ale stwierdzasz, że to bez sensu. To, co pomaga w realizowaniu tych działań, pomysłów, impulsów, to działanie od razu, praktycznie bez zastanawiania się. Od razu, gdy pojawia się dobra myśl i impuls do działania. Dlaczego to ważne, aby działać od razu, kiedy pojawi się nam taki impuls? Bo nie dajemy możliwości naszemu mózgowi do uruchomienia generatora wymówek, który powstrzymuje nas przed działaniem. Mel Robbins, która zdefiniowała regułę 5 sekund, twierdzi, że mamy dokładnie właśnie 5 sekund, zanim wymówki zaczną dochodzić do naszego mózgu, kiedy nasz mózg będzie chciał odwieść nas od działania. Dokładnie po 5 sekundach Twój mózg informuje Cię o różnych wymówkach, które warto wziąć pod uwagę, zanim podejmiesz działanie, widząc czekający Cię wysiłek. I Ty masz te 5 sekund, żeby zapobiec tym wymówkom, które dotrą do Twojego mózgu. Czyli powinniśmy działać od razu. Maksimum czas na działanie to 5 sekund. Dlaczego tak się dzieje, że nasz mózg generuje wymówki? Dzieje się tak dlatego, że nasz mózg nie lubi stresu. Nie chodzi o samą awersję do działania, ale o stres, który jest związany z tym działaniem. Nasz mózg nie lubi dyskomfortu, wychodzenia ze strefy komfortu. Nie lubi nowości, które wiążą się ze stresem. Woli zachować się w bezpiecznej strefie. Ale jak wiemy, każdy rozwój wiąże się z przekraczaniem strefy własnego komfortu. Jednak możemy oszukać nasz mózg i zniwelować te wymówki, które się pojawią, jeżeli zaczniemy działać od razu. Zastosuj takie ćwiczenie. Jeżeli pojawi ci się jakiś impuls do działania, to zacznij odliczać w głowie. 5, 4, 3, 2, 1 i zacznij działać. Zobaczysz, że zanim pojawią się wymówki, będziesz już rozmawiał z nowo poznaną osobą. Podniesiesz się z łóżka, jak zadzwoni budzik. Czyli dzwoni budzik i zacznij odliczać. 5, 4, 3, 2, 1 i od razu wstawaj. Jeżeli przekroczysz te 5 sekund, to automatycznie poczujesz dyskomfort i trudność z rozpoczęciem działania. Dużo łatwiej jest zacząć działać na samym początku, niż później, kiedy pojawią się te wymówki i przeciwności. Co ważne, liczy się fizyczne działanie, czyli zrobienie pierwszego kroku w stronę nowej osoby, podniesienie ręki, aby zabrać głos, podniesienie się na łóżku, żeby wstać. Chodzi o fizyczne działanie, które już aktywuje w nas inny stan. Dlatego jeżeli chcesz zmienić swoje życie na lepsze, rozwinąć się, to podejmuj działanie od razu, na bieżąco. Wtedy, kiedy pojawi się dobra myśl lub impuls do dobrego działania. Nie dajmy się ograniczać różnym wymówkom i przeciwnościom, które chcą nas zatrzymać w strefie komfortu. Napisz w komentarzu, jak widzisz zastosowanie tej reguły 5 sekund u siebie. Pamiętaj, aby nie czekać więcej niż 5 sekund z napisaniem komentarza. W następnym odcinku powiem Wam o sposobie na produktywność poprzez łączenie różnych zadań w grupy i tak zwane dni tematyczne. Do zobaczenia. Cześć. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie na naszego kanału, to dzisiaj jest najwyższy czas, aby to zrobić. Jeżeli chcecie robić to, co kochacie w praktyce, to rozważcie subskrypcję. Jeżeli chcecie robić to, co kochacie w praktyce, otrzymywać powiadomienia o nowych, turbo, fajnych, super odcinkach. Przez Was mam takie głupawkę teraz.